Kurs tylko dla papug, lekcja 47, poziom podstawowy. Dzień dobry. Zaczynamy od gramatyki. Koniecznie, koniecznie powtórz lekcję 45. Lekcja 45 jest bardzo ważna. Rzeczownik w miejscowniku, pytanie o kim, o czym, w czym, na czym. Rodzaj męski, końcówki u, e, żeński i, y, e, nijaki u, e. Dzisiaj zajmiemy się rodzajem męskim i nijakim, końcówką u. Poprzednia lekcja była końcówka E. Dzisiaj będzie końcówka U. Rodzaj męski to będzie ten, nijaki to. To okno, to dziecko, ten mężczyzna, ten kot. I tutaj po. K, g, ch. K, g, ch. I po spółgłoskach twardych i miękkich i po l piszemy, końcówka będzie u. Po k, g, ch, po spółgłoskach twardych, miękkich i po l będzie u. No to ćwiczymy. Dzieci, park, park. Ten park, więc rzeczownik rodzaju męskiego i dodajemy u park i dodajemy u park u. Gdzie bawią się dzieci? Mów głośno. Gdzie bawią się dzieci? Dzieci bawią się w parku. Powtórz, gdzie bawią się dzieci? Dzieci bawią się w parku. Gdzie bawią się dzieci? Dzieci bawią się w parku. Studenci. Akademik. 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 Rodzaj męski ten, akademik i dodajemy końcóweczkę u. Akademik u. Gdzie są studenci? Gdzie są studenci? Studenci są w akademiku. Studenci są w akademiku. Powtórz głośno. Gdzie są studenci? Studenci są w akademiku. Gdzie są studenci? Studenci są w akademiku. Pasażerowie. Pasażerowie, pasażerowie, lotnisko, lotnisko rodzaj nijaki, to lotnisko. Dlaczego nijaki? Bo jest końcówka O. Nijakim mamy końcówkę O. To lotnisko, lotnisko. I teraz w miejscowniku dodajemy U. Lotnisk. U. Gdzie są pasażerowie? Gdzie są pasażerowie? Pasażerowie są na lotnisku. Musimy tu o oczywiście, bo jest samogłoską. Nie wypowiadamy, nie mówimy lotnisko u, tylko lotnisku. O. Skreślamy i dodajemy u.
Samogłoska musi wskoczyć, tak? Dobrze, proszę powtórzyć. Gdzie są pasażerowie? Pasażerowie są na lotnisku. Gdzie są pasażerowie? Pasażerowie są na lotnisku. Antek. Pociąg. Pociąg. Ten pociąg rodzaj męski, dodajemy u pociągu. Gdzie jest Antek? Antek jest w pociągu. Powtórz. Gdzie jest Antek? Antek jest w pociągu. Gdzie jest Antek? Antek jest w pociągu. Kominiarz. 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 Dach. Dach, rodzaj męski. Ten dach. Dach u. Gdzie jest kominiarz? Gdzie jest kominiarz? Kominiarz jest na dachu. Powtórz. Gdzie jest kominiarz? Kominiarz jest na dachu. Gdzie jest kominiarz? Kominiarz jest na dachu. Kasia. Śniadanie. Śniadanie. Rodzaj nijaki. To śniadanie. Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kasia zmywa naczynia po śniadaniu. Tutaj tak samo. E musi wyskoczyć i dodajemy u. Śniadaniu. Po śniadaniu. Powtórz. Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kasia zmywa naczynia po śniadaniu. Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kasia zmywa naczynia po śniadaniu. Ludzie. Ludzie. Tramwaj. Tramwaj. Tramwaj, rodzaj męski. Ten tramwaj. Dajemy u. Tramwaj u. Gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Ludzie są w tramwaju. Dobrze. Powtórz. Gdzie są ludzie? Ludzie są w tramwaju. Gdzie są ludzie? Ludzie są w tramwaju. Goście, hotelowi, goście, goście, hotel, hotel, hotel. Męski rodzaj, ten hotel, hotel u, dodajemy. Gdzie są goście? Gdzie są goście? Goście są w hotelu. Goście są w hotelu. Powtórz. Gdzie są goście? Goście są w hotelu.
Gdzie są goście? Goście są w hotelu. Samochód. Ty na końcu. Samochód. Garaż. Garaż. Ten. Garaż. Rodzaj. Męski. Garaż u. Garaż u. Gdzie jest samochód? Gdzie jest samochód? Samochód jest w garażu. Samochód jest w garażu. Powtórz. Gdzie jest samochód? Samochód jest w garażu. Gdzie jest samochód? Samochód jest w garażu. Kibice, 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 mecz, mecz, ten mecz, rodzaj męski, mecz u. Gdzie są kibice? Gdzie są kibice? Kibice są na meczu. Kibice są na meczu. Powtórz. Gdzie są kibice? Kibice są na meczu. Gdzie są kibice? Kibice są na meczu. Dziadek z wnuczkiem. Dworzec. Dworzec. Ten rodzaj męski. Dworzec. I u. Tutaj jest tak zwane ruchome e. To znaczy wyskakuje. I tak samo nie ma rz, tylko będzie r. Dwor u. Dwor. To wyskakuje. Cu. Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Dziadek z wnuczkiem jest na dworcu. Powtórz. Dziadek. Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Dziadek z wnuczkiem jest na dworcu. Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Dziadek z wnuczkiem jest na dworcu. Dziadek. Marzec. Marzec. Ten marzec. Rzeczownik męski. U. I będzie ta sama historia, co na dworzec. Dworcu. Marzec. Mar. Cu. W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? Dziadek obchodzi urodziny w marcu. Dziadek obchodzi urodziny w marcu. Powtórz. W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? Dziadek obchodzi urodziny w marcu. Dziecko, ojciec. Ten ojciec, rzeczownik męski. U dodajemy, ojciec, u. O kim myśli dziecko? Dziecko myśli o ojcu. Tutaj też jest to e ruchome, tak? Powtórz. O kim myśli dziecko?
Dziecko myśli o ojcu. O kim myśli dziecko? Dziecko myśli o ojcu. Pierścionek, 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 palec, 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 rodzaj męski, palec u. Gdzie jest pierścionek? Gdzie jest pierścionek? Pierścionek jest na palcu. Gdzie jest pierścionek? Pierścionek jest na palcu. Słońce, słońce. Koniec. Koniec. Koniec drogi. Koniec, rzeczownik męski. Koń, cu. Też E wyskakuje, tak? Gdzie jest słońce? Gdzie jest słońce? Słońce jest na końcu drogi. Droga. Powtórz. Gdzie jest słońce? Słońce jest na końcu drogi. Teraz ty mów. Zadaję pytania, odpowiadasz. Dzieci, park. Gdzie bawią się dzieci? Gdzie bawią się dzieci? Dzieci bawią się w parku. Dzieci bawią się w parku. Gdzie bawią się dzieci? Dzieci bawią się w parku. Studenci, akademik. Gdzie są studenci? Gdzie są studenci? Studenci są w akademiku. Studenci są w akademiku. Powtórz, gdzie są studenci? Studenci są w akademiku. Pasażerowie, lotnisko. Gdzie są pasażerowie? Gdzie są pasażerowie? Pasażerowie są na lotnisku. Powtórz, gdzie są pasażerowie? Pasażerowie są na lotnisku. Antek, pociąg. Gdzie jest Antek? Gdzie jest Antek? Antek jest w pociągu. Powtórz. Gdzie jest Antek? Antek jest w pociągu. Kominiarz. Dach. Gdzie jest kominiarz? Gdzie jest kominiarz? Kominiarz jest na dachu. Powtórz. Gdzie jest kominiarz? Kominiarz jest na dachu. Kasia, śniadanie. Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kasia zmywa naczynia po śniadaniu. Powtórz. Kiedy Kasia zmywa naczynia? Kasia zmywa naczynia po śniadaniu.
Ludzie, tramwaj. Gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Ludzie są w tramwaju. Powtórz. Gdzie są ludzie? Ludzie są w tramwaju. Goście. Hotel. Hotel. Gdzie są goście? Gdzie są goście? Goście są w hotelu. Powtórz. Gdzie są goście? Goście są w hotelu. Samochód. Garaż. Garaż. Gdzie jest samochód? Gdzie jest samochód? Samochód jest w garażu. Powtórz. Gdzie jest samochód? Samochód jest w garażu. Kibice. Mecz. Gdzie są kibice? Gdzie są kibice? Kibice są na meczu. Powtórz. Gdzie są kibice? Kibice są na meczu. Dziadek z wnuczkiem. Dworzec. Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Dziadek z wnuczkiem jest na dworcu. Powtórz. Gdzie jest dziadek z wnuczkiem? Dziadek z wnuczkiem jest na dworcu. Dziadek, marzec. W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? Dziadek obchodzi urodziny w marcu. Powtórz. W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? Dziadek obchodzi urodziny w marcu. W jakim miesiącu dziadek obchodzi urodziny? Dziadek obchodzi urodziny w marcu. Dziecko, ojciec. O kim myśli dziecko? O kim myśli dziecko? Dziecko myśli o ojcu. Powtórz. O kim myśli dziecko? Dziecko myśli o ojcu. Pierścionek. Pierścionek. Palec. Palec. Gdzie jest pierścionek? Gdzie jest pierścionek? Pierścionek jest na palcu. Powtórz. Gdzie jest pierścionek? Pierścionek jest na palcu. Słońce, koniec drogi. Gdzie jest słońce? Gdzie jest słońce? Słońce jest na końcu drogi. Powtórz. Gdzie jest słońce? Słońce jest na końcu drogi. Gdzie jest słońce? Słońce jest na końcu drogi. Chcesz więcej lekcji? Subskrybuj i ucz się.
Powtórz lekcję 45. Dziękuję. Koniec lekcji 47. Do widzenia. Do następnej lekcji.